23 czerwca w ewangelickim kościele w Ustroniu odbył się koncert główny 15 już festiwalu ekumenicznego. Zebrani goście mogli posłuchać orkiestry kameralnej Silesian Art Collective pod batutą Mateusza Walacha. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu powstało 15 lat temu, także teraz mamy swoisty jubileusz, 15 festiwal ekumeniczny. Stowarzyszenie zostało założone oddolnie przez mieszkańców, przez działaczy, którzy udzielali się mocno w mieście Ustroń, przez również księży obu wyznań. I skąd pomysł na tego typu koncerty? Pomysł wiąże się jakby z funkcjonowaniem naszego Stowarzyszenia Ekumenicznego w Ustroniu oraz odbywającym się już cyklicznie od 15 lat festiwalem ekumenicznym. Co roku staramy się zapraszać do nas gości z różnych stron Śląska, Śląska Cieszyńskiego i tym ubogacać również kalendarz kulturalny naszego miasta Ustroń. Koncert był znakomity, bardzo udany. Orkiestra kameralna Silesian Art Collective zaprezentowała znakomity poziom. Cieszymy się, że byli z nami wspaniali goście. Był pan starosta powiatu cieszyńskiego, był burmistrz miasta Ustroń. Ci samorządowcy objęli patronatem honorowym nasze wydarzenie. Był pan premier Jerzy Buzek. Bardzo się z tego faktu też cieszymy. Jakie są aspekty pozytywne dla miasta? No przede wszystkim staramy się, żeby ta ekumenia przekuwała się nie tylko na taką współpracę między wyznaniami, ale generalnie między ludźmi, między pokoleniami. Staramy się za każdym razem zapraszać różnych wykonawców, i starszych, i młodszych, i z bliska, i z daleka. Także ta ekumenia tutaj w Ustroniu nie polega tylko i wyłącznie na współpracy stricte między wyznaniami, ale ogólnie między ludźmi, między organizacjami. Takie widzimy właśnie pozytywne aspekty tych wydarzeń. Koncert, myślę, że z wartościowym przekazem, z pięknym przesłaniem i jak mogę powiedzieć nieskromnie, w pięknym wykonaniu naszej solistki Anny Smajdor i naszej orkiestry kameralnej Silesian Collective. Myślę, że emocje pozytywne. A z tym repertuarem to gracie często? Niezbyt często, natomiast zdarza się nam, że zostajemy zaproszeni z tym repertuarem przez parafie, przez kościoły, przez różne ośrodki wyznaniowe, które chciałyby się podzielić tym repertuarem, tą treścią ze swoimi wiernymi, swoimi parafianami, więc dzisiaj skorzystaliśmy z kolejnego takiego zaproszenia. Jakie wrażenie po dzisiejszym koncercie? Wspaniałe, jak w każdej sytuacji, w której się jednoczy kilka rzeczy. Świątynia z jednej strony, wspaniała muzyka z drugiej strony, wspaniali goście, wspaniali uczestnicy, co razem daje taką niepowtarzalną atmosferę. Ktoś by mógł powiedzieć, no świątynia zawsze daje niepowtarzalną atmosferę i niepowtarzalne przeżycie. Piękny zespół, wspaniała muzyka, no i do tego młodzież piękna, ładne dziewczyny. To wszystko razem daje dodatkowe efekty piękna. Bardzo jesteśmy zadowoleni, że dzisiaj uczestniczyliśmy w tej uroczystości. Ekumeniczne imprezy będą odbywać się aż do końca lipca. Szczegółowy kalendarz tych imprez oczywiście znajdziecie Państwo i na naszej stronie facebookowej, w naszych ulotkach, na plakatach w całym powiecie. Kończyć festiwal będziemy również uroczystą sumą odpustową 28 lipca w Ustroniu Nierodzimiu w Kościele Świętej Anny. Podobało się? Bardzo, wspaniały repertuar, piękne wykonanie. Kto nie był, niech żałuje. Podczas koncertu odśpiewano również wspólnie pieśń ekumeniczną Pod Twą obronę.